Dziękuję Państwu na konferencji prasowej. Ze mną trener drużyny gości, pan Franciszek Smuda. Trenerze, proszę o ocenę tego spotkania. Legia dzisiaj po pierwszej bramce dominowała, można powiedzieć, do końca meczu i wygrała zasłużenie. Prosimy o pytania. Prosimy o zgłoszenie się. Do Państwa dyspozycji są mikrofony. Proszę. Krystian Krzelak, Legia.com.o. Trenerze, przed meczem mówił trener, że lubi grać przy Łazienkowskiej. Czy to się teraz zmieni? Nic się nie zmieni. Zawsze powiem to samo. Dlaczego mam zmienić? To, żeśmy tyle suwenirów dzisiaj rozdali w obronie, to nie znaczy, że ja tu nie lubię. Kolejne pytanie? Proszę. Troszkę Zata Krakowska. Trenerze, czy tak naprawdę ten mecz nie rozegrał się wczoraj na tym treningu, kiedy wypadł nam ostatecznie Bunaza, Głowacki? No i dzisiaj legioniści, szczególnie przy tych pierwszych dwóch bramkach, mieli mnóstwo swobody w polu karnym. Każda z tych bramek to nie powinna w ekstraklasie, znaczy nie powinna paść i w ekstraklasie takich błędów się nie popełnia, no ale wiedzieliśmy, że ci podstawowi stoperzy mają kontuzję i nie mogliśmy z nich skorzystać i tak co tydzień składamy tę defensywę. Tak nie można grać, no, nie można walczyć o górne cele, bo ta drużyna w porównaniu z jesienią, kiedy miała stabilność w tym składzie, no to zupełnie inaczej wyglądała. Teraz no, co mecz to trzech z tych tyłów jest zmienionych. Proszę. Panie trenerze, Wojciech Rogasin, Dziennik Polska. A z drugiej strony w ataku też Wisła nic nie pokazała, bo zdaje się, jak widziałem statystyki, dwa strzały celne. Czy to Wisła jest taka Ale ja słaba? Nie mówię, że myśmy dzisiaj coś pokazali. Myśmy, powiedziałem na początku, myśmy zasłużenie przegrali, bo Legia naprawdę dzisiaj chciała wygrać, grała do końca, walczyła. Chciałbym tylko zapytać, czy Pana zdaniem to Wisła jest po prostu tak osłabiona, czy Legia jest tak silna? Pan jak zna całą kadrę naszą, to Pan przeczyta i widzi, co są za zawodnicy, kto gra. Więc myśmy w całym tym, na wiosnę, w tym sezonie, bez przerwy mamy problemy z kontuzjami, z kartkami, gdybyśmy mogli korzystać z tych wszystkich zawodników, którzy, tak jak wcześniej powiedziałem, na jesienią grali, to zupełnie inna gra, bo a niestety ich nie mamy. Łukasz Miątek, Wisła Live. Panie trenerze, chciałem zapytać o zmianę Ostoi Stefanowicza. Czy ona była wymuszona kontuzją, a jeżeli nie, tak. To... Tak. Sarki też narzekał na ból w kolanie. Było widać, że unikał kontaktu z przeciwnikiem, więc nie było sensu go dalej trzymać. Piotr Jaworka, Staw Borczo. Panie trenerze, dzisiaj czekaj z nalepą, chyba dostali taką porządną lekcję piłki i chyba to pokazało, że jeszcze sporo pracy przed nimi, zanim tak ekstraklasowcami pełną gębą się staną. Czekaj, nie grał ponad rok żadnego spotkania ligowego, więc to nie ma się co dziwić. Ja też nie mam ani do niego pretensji, grał z konieczności, ale tak samo wyleczył kontuzję i od razu musiał wskakiwać, bo inaczej byśmy nie mogli stworzyć tej defensywy. Proszę. Jan Kołuski, Polskie Radio. Panie trenerze, mam pytanie, czy Wisła dzisiaj przegrała z mistrzem Polski, przyszłym mistrzem Polski? Dziękuję. Legia od początku była faworytem. Ja sam podkreślałem, że ma kadrowo są bardzo silni i im nie przeszkadzało kontuzje czy kartki. Mieli bodajże też taki okres, gdzie było dużo kontuzji i zawsze wychodził dobry zespół. Proszę.
Dwa pytania. Wczoraj powiedział Pan, że po meczu z Legią powie Pan, o co będzie się walczyć w tych ostatnich kolejkach. To jest pierwsze pytanie. No i jak zamierza Pan po takiej klęsce pozbierać zespół przed chyba jednak ważniejszym meczem w kontekście walki o trzecie miejsce z Ruchem Chorzów? Wiele razy już się pozbieraliśmy po porażkach i na pewno się pozbieramy. Ja, jeżeli chodzi o to, co Pan pytał, jakie cele, o co będziemy walczyli, to najpierw muszę zobaczyć, jakich zawodników będę miał do dyspozycji w następnym spotkaniu. To jest dla mnie najważniejsze i wtedy dopiero będę mógł powiedzieć, o co będziemy walczyć. Jeżeli w dalszym ciągu będziemy mieć takiego pecha, no jak do tej pory z tymi kontuzjami, ja jeszcze dodatkowo zawsze się złożyło tak, że i żółte kartki były i to nie tylko jeden, a dwóch, trzech, czterech zawodników. Dzisiaj jedyny plus, co nie dostał, nie, po tym spotkaniu nikt za kartki nie będzie odsiadywał. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, bardzo dziękujemy. Za chwilę zakończę konferencję. Czuł jeszcze raz. Witam Państwa na drugiej części konferencji prasowej po meczu z Wisłą Kraków. Ze mną trener pierwszego zespołu Legii Warszawa, Lindberg. Kogo się robimy modlitwę? Of course, very happy. Bardzo, bardzo dobrze. Super game. Very good players, good attitude, top quality, finishes, great goals. Very, very good to watch, even from the bench. And very happy for the players who's been playing, training really hard, looking to improve as a team, and are improving. And this was a good performance, good win, and a step in the right direction, as the Lechia Gdansk game was as well, in a different way. But in terms of developing as a team, it will, both these games are steps in the right direction, and we are happy with the progress, and we want to progress even more. But the level we had today was very, very good. Trener powiedział, że jest bardzo szczęśliwy z dzisiejszego zwycięstwa. Jak Państwo zrozumieliście, zagraliśmy bardzo dobrze. Był to według trenera super mecz. Bardzo dobrze zawodnicy, wykończone akcje, świetne bramki. Trener przyznał, że ten mecz świetnie się oglądało, nawet z ławki rezerwowych. Widać ogromny rozwój tej drużyny. Jest to kolejny krok w dobrym kierunku. Tak jak poprzedni mecz z Lechią Gdańsk, który był jednak zupełnie innym spotkaniem. I pod koniec trener jeszcze raz podsumował, że bardzo cieszymy się z postępu, jaki widać w tej drużynie. I dzisiejszy poziom naszej gry był naprawdę bardzo wysoki. Prosimy o pytania. Maciej Kaliszów, Przegląd Sportowy. Henryk Oyama today was on the bench. You replaced him in the starting lineup with Kucharczyk. Yes. And so, first of all, why did you do it, and what do you think about Kucharczyk's display? It was a tough decision because Henrik has played more or less every game since I came, and with the results we've had, you know, it's difficult to leave players out. But we felt that that maybe Kui could be good in this game. And Henrik is a good player, but this time Kui done well in training. He had a good substitution against Lechia Gdansk, and he is quite good at making runs in behind, and that is what we have from Henrik, and that is what we have from Kui. And Kui had played really well today, and he complemented the other three forwards we had on the pitch, and for him to score a goal as well was fantastic. So it was very nice to see, and it was also good to see Henrik coming on and playing well. Lucky not to get an assist, but I'm happy for the players, I'm happy for Kui, and we have competition for places. You know, we have a good team, a good squad, and there are even Daniel Bukasik,
He was not in the squad. How can I tell him after we beat Lechia Gdansk? Wonder the stadium where the team has not won for a couple of years and lost the championship a couple of years ago, and he plays 90 minutes, we win 1-0, and he's not in the squad. He's a good player. He's a fantastic person. He's one of our best trainers. Every day in training, super. And I have to leave him out. That is not easy. But I feel for him. And we will not have got this result today if it wouldn't be in for him as well. Because he did so well against Lechia Gdansk to make us ready for this game. And what he does in training every day is fantastic for the team. And I hope he is happy tonight as well. Pytanie dotyczyło Henryka Oyamy i Michała Kucharczyka. Dlaczego trener zdecydował się Michała od pierwszej minuty? Trener przyznał, że rzeczywiście była to bardzo ciężka decyzja, między innymi dlatego, że od kiedy trener prowadzi Legię, Henryk zagrał praktycznie w każdym meczu. Było ciężko, ale uważał, że to bardzo dobra decyzja. Tym razem właśnie zdecydował się dać szansę Michałowi, dał dobrą zmianę w meczu z Lechią. Dzisiaj oczywiście zagrał świetnie, świetnie oglądało się, jak zdobył bramkę. Natomiast trener pochwalił również Henryka Oyamę, który dał fantastyczną zmianę. Trener podkreślił, że cały czas w drużynie jest naprawdę duża konkurencja, ponieważ mamy świetnych zawodników, praktycznie na tym samym poziomie. Tutaj trener jeszcze poruszył sprawę Daniela Łukasika, który ostatecznie nie znalazł się w tej kadrze meczowej na mecz z Wisłą Kraków. Trener przyznał, że jest to ciężka sytuacja, bo zawodnik rozegrał ponad 90 minut w poprzednim meczu na bardzo trudnym terenie, ponieważ gdzie dawno nie wygraliśmy, gdzie straciliśmy kilka lat temu mistrzostwo, no i właśnie dzisiaj nie znalazł się w kadrze meczowej. Trener uważa, że rzeczywiście jest to świetny zawodnik, świetnie spisuje się na treningach, każdego dnia pracuje bardzo ciężko, jest to również świetna osoba. I jeżeli przychodzi sytuacja, że trzeba powiedzieć, że nie znajdziesz się w kadrze meczowej, naprawdę nie jest to przyjemne. Kolejne pytanie? So, what did you do with your players that they this time they played much better than last week, or maybe this time opponents weren't so strong? Well, I think every game is different, because in football you have one team playing against another team, so you have this interchange and how they are in relation with each other and how they play. We played Wisla a couple of maybe a month ago or 2 months ago, I can't remember, but and the game was different than this one. So it's difficult to compare teams, it's difficult to compare games. What I would say is the game against Lechia Gdansk was very, very good. The players' attitude, fantastic. The defending, super. The passing forward was lacking that little bit extra quality, that little bit breakthrough, otherwise we would have been through with the goalkeeper 5 times. But we were not as good as we could have been. But we won 1-0. And today, we were very, very good defensively. We had good timing, good rhythm, good quality when we went forward. And of course, we made a few changes from the Lechia Gdansk as well. We had Shiro coming back, we had Jolba coming into the team. And we made a change with Kui. And of course, with Jolba and Shiro has been good players for us and are still good players. They also made a difference in terms of our total quality and total performance. And it's difficult to compare games. But I'm so happy with the attitude of the players. Because it could have been easy to believe everything that is said. But they keep working hard, they try their best, they looking to develop as players every week, every day. They analyze their game. They see what they can do better, they see what they do well, and that is what we want to do. If we win matches, super. If we lose matches, we'll still do the same. So we have a good set of players. Marek,
come in and score again with his first touch. Unbelievable. I don't know him that well. You know him much better than me, but you put him on and he scored a goal. Out of nothing. That is an amazing quality. Unbelievable. Next game, first squad. Well, will he score if he starts the game? I don't know. who shall I put out? Rado? Duda? Giro? Because we have good competition, so I think Marek is very, very happy to be able to play the part he is now. He knows he's not a 90-minute player at the moment, but he can make an impact. So it's good players, good persons, and good people to work with. Tutaj było porównanie do poprzedniego meczu z Wisłą Kraków i pan Żelazny zapytał, czy to było tak, że my dzisiaj zagraliśmy lepiej, czy przeciwnik był osłabiony. Ten powiedział, że bardzo ciężko porównać w ogóle jakikolwiek mecz do drugiego. Rzeczywiście to było zupełnie inne spotkanie. Dużo zależy od sytuacji, od atmosfery, przynajmniej od sytuacji pomiędzy zawodnikami. Tak jak trener powiedział, graliśmy z Wisłą ostatnio i porównał ten mecz dzisiejszy bardziej do poprzedniego meczu z Lechią Gdańsk, gdzie według trenera również pokazaliśmy się z dobrej strony, również nie radziliśmy się sobie w defensywie, ale rzeczywiście zabrało tej skuteczności. Dzisiaj trener podkreślił, że nie tylko ta defensywa spisywała się bardzo dobrze, ale również w świetnym tempie poruszaliśmy się do przodu. Trener przyznał, że może to, że dzisiaj zagrał Żyro, zagrał Tomek Kiodłowiec, miało pewien wpływ na to, co działo się na boisku, na całkowity przebieg spotkania. Trener bardzo cieszy się z podstawy piłkarzy, widzi, jak ciężko pracują na treningach, że cały czas chcą się rozwijać, grać coraz lepiej w każdym meczu. I trener powiedział, że jeżeli czy wygramy, czy przegramy, to jest pewien, że nie zmienią swojej postawy. Tutaj jeszcze padł temat Marka Sagonowskiego. Trener przyznał, że może, ponieważ że może znamy go lepiej niż on sam, ale jest to niesamowita jakość, kiedy zawodnik chodzi na boisku, już w pierwszym kontakcie z piłką potrafi zdobywać bramkę. I tutaj pan dziennikarz sugerował, że może w przyszłym meczu trzeba go wystawić w pierwszym składzie. A trener powiedział, że go miałby wymienić Żyro, Dudę, Radowicza i powiedział, że może Marek rzeczywiście nie zagra 90 minut, ale wpływ, jaki ma wpływ po pojawieniu się na boisku, jest ogromny. Piotr Kwiatkowski, Eurosport. Coach, you are complimenting players because it was such a great game. We are happy about it. So, do you think it's the best game, Legia's best game since you came to the club? It's difficult to compare games, like I said earlier, because I thought the game against Lechia Gdańsk was very good in many aspects of the game. But it was bad to watch. Yes, but maybe not in games of goal scoring. And I think that maybe this game was the best we have played as a team. We had a very, very good game in the friendly against Dynamo Kyiv with the second team in Spain, but it doesn't count the same. This was an important game, and at home in front of our fans, and for us to score 5 goals, could have been 6, 7, 8 goals. We could have conceded maybe 1 or 2, but it was an unbelievable game. And I'm so happy for the players to be able to produce what they did in this game, and yes, I think this was so far the best game we played, and it's good to see that they are developing as a team. They are looking better and better, and we want that to continue. Yes, we had a fantastic game today, and we want to improve. Padło tyle komplementów i padło pytanie również, czy to był najlepszy mecz Legii, od kiedy trener Werk został szkoleniowcem tego zespołu. Trener jeszcze raz podkreślił, że ciężko porównywać jakikolwiek mecz. Wydawało mi się, że nasza gra z Lechią Gdańsk już była bardzo dobra w wielu detalach, ale rzeczywiście może dla widza nie był to mecz interesujący. Trener powiedział, że jeszcze fantastyczny mecz, jaki pamięta, jest to sparing z Dynamem Kijów podczas naszego drugiego zimowego okupowania w Hiszpanii. Dzisiaj padło 5-0, a mogło być 6, 7, 8 i więcej.
graliśmy u siebie przy pełnych trybunach i trener w końcu podsumował, że tak, że to był najlepszy mecz, jaki zagrała Legia pod jego skrzydłami. Bardzo przyjemnie się to oglądało. Widzi, że ta drużyna cały czas się rozwija i to jest dla trenera największa uciecha. Czy są jeszcze jakieś pytania? And we still have to improve because this championship is not over. And it might take a long time before it's decided, but we have to focus on ourselves and what we do, and we want to win as many matches as we can. And yes, we had a great game today, and we know next week will be a tough game. That is football. It's never changed, and it will always be. And we will train hard next week, and we will prepare very, very well for the next game, because every game is different, and we are prepared to fight and to play all the way to the end of the season and do the best we can do. And this, even with this great result and this play, things do not go by itself. We have to work hard, because there are other teams in this group and in this league that want to do well. So, a great result, great game. Good to see. Then we have to work again next week. Trener jeszcze dodał, że nie skończył się jeszcze ten wyścig o mistrzostwo. Musimy się skupić przede wszystkim na sobie, nie oglądać się na innych, bo już za tydzień czeka nas kolejny mecz, kolejny ciężki mecz. I przede wszystkim musimy bardzo ciężko pracować, skupiać się na treningach, jak najlepiej przygotować się do kolejnego spotkania. Grać na naszym najwyższym poziomie, stale się rozwijać. Dziś rzeczywiście świetny wynik, świetna gra, ale najważniejsza ciężka praca przed kolejnym meczem. Dobranoc. Dziękuję.